Komisja sędziowska ocenia, podoba się, nie podoba. Który model najbardziej jest pracowity, dużo wkład pracy został włożony w ten model. A jedyne, co się zmieniło, to ilość modeli i kategorii zostało rozbudowane. Na początku było 8, w tej chwili mamy 19 kategorii modelarskich. Budowle, figurki, samoloty, czołgi, pojazdy szynowe, gąsienicowe, statki, samoloty i rakiety. Podstawowym modelem to jest właśnie karton. Później są dodatki, na przykład do żaglowców, drewniane dodatki wykonane lub jakieś metalowe, ale to są już takie dodatki, które modelarz na własny rachunek już później robi, bo ogólnie model jest cały kartonowy. W tej chwili najdłużej na pewno powstawał tutaj, z tyłu jest pancernik Bismarck, który powstawał 2 lata. Jest to model, można powiedzieć, mistrza świata na widze. Jest taka ekskluzywna, można powiedzieć, kategoria, gdzie tylko statki startują i najlepsze modele. W konkursach startuje od 2017 roku i za każdym razem są to wieże szybowe ze śląskich kopalń. Tematyka wzięła się z tego, że nie było po prostu modeli, które by były gotowe. Żadne wnictwo, chyba jedno tylko wypuściło model, czy tam dwa. No i stwierdziłem, że tamte mi nie wystarczają i postanowiłem zrobić coś nowego, spróbować swoich sił. No jak w 2017 roku za pierwszy raz wystawiłem się na konkursie, spodobało się, to stwierdziłem, a czemu tego nie kontynuować? No to wymaga raz, że zaprojektowanie układu elektronicznego, a dwa, no też w tych modelach jest samo programowanie, bo to opiera się na mikrokontrolerze i ten mikrokontroler jest programowany. Jednak projektowanie to jest dość czasochłonny proces, jednak trzeba te wszystkie elementy rozrysować. Na samo składanie nie trwa aż tak długo, ale to projektowanie, zwłaszcza to projektowanie. Czasem dokumentację trzeba pozyskać, czasem trzeba coś wyliczyć ze zdjęć. Zaczęło się ogólnie od mojego dziadka, który też kleił modele, później tata i jakoś tak się wkręciłam i sama zaczęłam kleić. Później zaczęłam w latających i tak się wkręciłam. Zaczęłam kleić 6,5 roku temu, a na konkurs jeździmy od 5 lat. Potrójny mistrz świata, wicemistrz Europy, mistrz Polski w juniorach młodszych. Bardzo dużo sukcesów ogólnie, ale mi tam nie zależy na sukcesach. Bardziej, żeby po prostu dla zabawy robić to i w ramach hobby. Sam fakt, że mogę po prostu to skleić, ładnie to wygląda, pokazać ładnie na półce, poopowiadać komuś o tym i po prostu wygląd tego, jak to jest efektowne. Tutaj w tym miejscu już biorę kolejny rok z rzędu udział. Model, który przygotowałem, jest to model samolotu myśliwskiego lotnictwa Stanów Marynarki Wojennej, F-14, wszyscy go popularny kojarzą może z filmu Top Gun. No, model jest ze starego wydawnictwa, datowany chyba na 92 rok, jeśli dobrze pamiętam. Co jest trudnego? No, na pewno te stare modele, które były kiedyś ręcznie projektowane, wymagają bardzo dużo czasu na poprawę jakichś elementów, części. Jest to na pewno coś, co przedłuża budowę takiego modelu. Uwielbiam lotnictwo, modelarstwo kartonowe od dziecka. Dla mnie to jest takie chwila odpoczynku.